Przepraszam za lekki poślizg, dlatego że był po prostu mały błąd i Facebook nie odpalił równocześnie z YouTube'em, więc musiałam to naprawić i dlatego tak długo była nasza jakby tablica wstępna. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że wszyscy będą dobrze widzieć i słyszeć. Jeśli już jesteście, to napiszcie, skąd nas oglądacie, bo to jest zawsze bardzo fajne wiedzieć, że dokąd docieramy. I dzisiaj tylko chciałam przypomnieć, że nadajemy tę transmisję w grupie Nomadniczy Klub Frankolubnych oraz publicznie na moim kanale YouTube dla tych osób, które chciałyby to udostępnić. Bardzo proszę z YouTube'a wejść na YouTube, to w tej chwili leci również tam na żywo. Nazywam się Nika Wigoj, określam siebie mianem frankolubnej nomadki, ale nie ja jedna mogę tak się określać, dlatego że w naszej grupie, w grupie właśnie frankolubnych jest jeszcze jedna osoba, która jak najbardziej może się określać z czystym sumieniem mianem frankolubnej nomadki, a jest nią właśnie doktor Ola, tak od razu mi się przypomina taki film, kiedyś był doktor Ewa chyba, ale stary, to chyba małym dzieckiem byłam. W każdym razie doktor Ola Rucińska, która dzisiaj opowie nam o tym, jak to jest dzielić swoje życie pół na pół pomiędzy Polską i Francją, to znaczy pomiędzy Bourges we Francji i Śląskiem właśnie w Polsce. 2 tygodnie tu, 2 tygodnie tam. Ja trochę mniej regularnie przemieszczam się, ale obie jesteśmy nomadkami. Zapraszam już Ola. Cześć Ola. Cześć, witam serdecznie. Przepraszam bardzo, tutaj widzisz, było, zawsze jest jakieś są niespodzianki. Tutaj YouTube nie odpalił równocześnie z Facebookiem, Facebook nie odpalił równocześnie z YouTube'em, więc musiałam najpierw pozałatwiać te wszystkie sprawy. Widzę, że już jest ktoś, kto nam mówi kuku z Paryża. Nie wiem, myślałam, kto to jest. Że to moja rodzina. Nie wiem, kto to jest. Rodzina na razie to się jeszcze ujawniła. Jakby się ujawniła, to byśmy widzieli komentarz. W każdym razie to jest ktoś, kto jest na pewno w grupie, dlatego że jest po prostu zaznaczony Facebook user. A widzimy jeszcze tutaj, są Gliwice, jest Agnieszka z Gliwic, która pisze, hej, Gliwice z tej strony, ciepło pozdrawiam, popijając herbatkę z cytrynką i goździkami. Powiedz, a ty ze Śląska jesteś? To jest dość kontrowersyjna sprawa, ponieważ tak naprawdę jestem z Zagłębia. Zagłębiacy i Ślązacy mają pewien problem między sobą, więc tak naprawdę jestem z Zagłębia. Mieszkam w Zagłębiu. Aha, no dobrze, to wiesz. Ja jestem nieobyta, nie znam się na tych wszystkich niuansach, nie mówiąc o tym, że 30 lat mieszkam poza Polską, więc wiem, gdzie jest Zagłębie, wiem, gdzie jest Śląsk, ale że tak powiem, no nie znam tych wszystkich takich. To czasami trzeba uważać. Tak, trzeba uważać, dokładnie. Powiedz, jak to się stało, że stałaś się frankolubna? Bo zanim jeszcze przyjechałaś do Bourges, zanim zaczęłaś pracować we Francji, to gdzieś ta frankolubność, to jest takie słowo tutaj na użytek naszej grupy, ale gdzieś musiała kwitnąć, zresztą to widać po twojej ścianie za tobą. Oczywiście, ona jest tutaj ogromna, to jest typowa hausmanowska dzielnica z widokiem na, czy bulwar z widokiem na wieżę Eiffla. Mam absolutnego hopna na punkcie Paryża, wieża Eiffla. Trochę to kiczowate, znaczy może nie kiczowate, trochę to zahacza o kliszę, ale no kocham Paryż, kocham te miejsca, które zwiedziłam, a Francja marzyła mi się już. Może nie marzyła, gdzieś tam kwitła z tyłu głowy, dlatego że język francuski był dla mnie zawsze wyznacznikiem czegoś wysublimowanego, wyrafinowanego, czegoś wyższej kultury. I to zawsze było dla mnie coś, może przesadzę, ale tak jest, mistycznego. Francuski był zawsze dla mnie trudnym językiem i przez wiele, wiele lat tak gdzieś pokątnie próbowałam, może nie tyle się zmusić, ale zmusić się, by zagospodarować trochę czasu, żeby się go uczyć. Ale zawsze było coś ważniejszego. I dwa lata temu uznałam, że nie, dość. Albo dokończę naukę francuskiego, albo już więcej do niej nie wrócę, bo oszukiwanie się, że coś z tego wyjdzie, jest nie w moim stylu.
Więc zaczęłam, ale szło mi to jak po grudzie, bo życie swoje, swoje oczekiwało. Czegoś tam półtora roku temu wyjechałam na stypendium do Salzburga. Tam dostałam propozycję stażu w Filadelfii, a kilka dni później siedzę w dyżurce lekarskiej, zastanawiam się, czy kontynuować tutaj swą pracę, czy może jednak wyjechać tam, gdzie mnie chcą. Mm-hmm. I nagle ni stąd, ni zowąd odbieram telefon. Dzień dobry, tu taka, taka. Czy byłaby pani zainteresowana pracą w Paryżu? Ni stąd, ni zowąd, absolutnie niespodziewany telefon. Nie miałam pojęcia, skąd ta kobieta ma mój numer telefonu, skąd ona w ogóle wiedziała, że... No, mówię po francusku, to za dużo powiedziane, ale skąd? No, ona znalazła moją stronę, gdzie nie wiadomo skąd, tam się chyba coś pojawiło, że również mogę prowadzić wizyty po francusku. Przegięłam, ale dobrze, mierz siły na zamiary. I ona mnie tak wyrwała z kontekstu, że powiedziałam, dobrze, proszę... Proszę przedstawić swoją ofertę, ale myślałam, że to żart. Szukałam ukrytej kamery, no bo odbierz taki telefon w środę przed południem. I kobieta mi się przedstawia jako rekruterka z agencji pracy dla lekarzy i zapytała mnie, jakie ja mam oczekiwania. Ona mówiła po polsku? Ona mówiła po polsku, natomiast była przedstawicielką francuskiej, paryskiej firmy. I jakie ma pani oczekiwania? Jak to, jakie ja mam oczekiwania? Przed chwilą pani mnie wyrywała z kontekstu. Proszę podać swoje warunki. Jak ona zaczęła mnie tłumaczyć, wtedy dla mnie to było coś niesamowitego. Znaczy dalej jest, tylko że te warunki, które proponowała na dzień dobry w ogóle osobie prawie że z ulicy, były zaskakujące. Ale w pozytywny sposób, czy...? O, jak najbardziej w pozytywny, tak, ponieważ ona mi obiecywała takie apanaże, że naprawdę cały czas myślałam, że jestem w ukrytej kamerze. I w pewnym momencie tak siedziałam z tą słuchawką i szczena mi coraz bardziej opadała. Obok moja rezydentka siedząca, słysząc tylko, że no tak, Paryż, tak, jak najbardziej, proszę podawać dalsze warunki. I moja rezydentka, która chciała, żebym została w tamtym miejscu, widziałam, że jest coraz bardziej zrezygnowana i już po prostu waliła głową w biurko, powiedziała, że jestem sprzedana. Na początku myślałam, że to był żart. Później, że dobrze, spróbujmy tej przygody, czemu by nie? To mnie zmotywowało do bardziej intensywnej pracy nad francuskim. I zaczęłam dostawać coraz więcej tych ofert, w których, nie ukrywam, przebierałam. Nie byłam zbyt zdesperowana, by szukać pracy za granicą. Więc odczuwałam to jako przygodę, dobrze, szukamy i przeglądałam sobie, a oni coraz więcej obiecywali, coraz piękniejsze te perspektywy były. Twój profil musiał być dla nich bardzo interesujący, bo jednak przypomnij, jaką masz specjalizację, bo to też jest istotne, prawda? Jestem pediatrą, a mam absolutnego hopla na punkcie niemowląt i noworodków. Prowadzę również bardzo nieformalnie, jestem lekarzem na telefon, prowadzę hospicjum perinatalne dla rodzin z niepomyślną diagnozą prenatalną. Robię to już od 2008 roku, więc trochę czasu upłynęło. No, pediatria jest absolutnym moim śmerglem, uwielbiam to robić, ale na mojej stronie nie było napisane, że szukam pracy, że ja nie szukam pracy, wręcz przeciwnie, ja zaczęłam ją redukować, a tu nagle dostałam taką propozycję. I potem pomyślałam, że mogę... O stronie gdzie? Na LinkedInie czy...? Nie, zwykła strona, swoja własna strona, o której już dawno zapomniałam, dlatego że redukowałam czas swojej pracy, więc ona odeszła w zapomnienie i ni stąd, ni zowąd właśnie tam mnie ktoś znalazł. I to było w tamtym roku, kiedy uznałam, że dobrze, zobaczę jak wygląda ten rynek, właściwie się sprawdza, tym bardziej... mocniej się ogarnę i może wreszcie się zacznę poważnie uczyć tego francuskiego. I tak sobie jeździłam, od szpitala do szpitala. Traktowano mnie jak królową, no nie ukrywam, łechnęło to moją próżność, ponieważ oni naprawdę mnie chcieli. Myślę, że bardziej chcieli po prostu jakiegoś pediatrę, a że przy okazji ja jestem dość szukam słowa, towarzyska, no to nie było problemu z ofertami zatrudnienia. Ale to dla mnie, nie traktowałam tego jeszcze tak poważnie.
to było tylko tak, tak sobie zobaczę. Potem troszeczkę się pozmieniało w moim życiu i przestałam szukać, aż nie ukrywam, z powodu nieciekawej sytuacji politycznej uznałam, że muszę mieć plan B na życie. I wysłałam swoje zgłoszenie do jednej dobrze wyglądającej, dobrze jej z oczu patrzyło, rekruterki, również Polki, ale z agencji francuskiej. I to był coup de foudre. To było nieprawdopodobne, jak szybko kliknęło między nami, jak cudowna współpraca się między nami wytworzyła. I ona od razu dała mi propozycję burs. Ja myślałam, że ja sobie znowu troszeczkę pozwiedzam i zobaczę, jak to będzie. To miało być tylko wyskok na 3 miesiące. Na wakacje. Ale jak oni mi przedstawili to burs, jak ja tam pojechałam, z jaką cudowną ekipą się spotkałam, to co było nieprawdopodobne, to na początku wyrwało mnie z butów. Oczywiście każdy mój przyjazd był absolutnie co do minuty zaplanowany, ale tak było w każdym szpitalu, w którym byłam. Oni rzeczywiście cenili mój czas, swój czas i chcieli jak najwięcej upakować. Tak, i skorzystać, tak żebym ja skorzystała i oni. Więc ja miałam co do minuty wyznaczone 3 dni. Na początku zaplanowany był obiad z całą ekipą z oddziału położnictwa. Na obiedzie było 3 ginekologów, pediatra, z którą miałam dzielić grafik, oraz oddziałowa. Nie będę psioczyć, ale w Polsce coś takiego nie byłoby do pomyślenia, by zebrała się cała ekipa w jednym miejscu o wyznaczonym terminie, przywitać nawet nie nową osobę, osobę, która być może zechce tutaj pracować. To było tak ujmujące, że myśmy zostali na tym obiedzie o wiele dłużej niż panowie ginekolodzy mieli zaplanowane. Troszeczkę przedłużyło nam się, ale to było tak sympatyczne, że oni z przyjemnością poprzesuwali swoje pacjentki, bo było tak przyjemnie. No więc po takim przywitaniu, no jak nie rozważyć na poważnie takiej oferty? To było tak przyjemne, takie, przykro mi powiedzieć, niecodzienne przyjęcie, że oni od razu zaskarbili sobie, już na samym początku zaskarbili sobie moją wagę. Później... Ta osoba, ta druga pediatra, która z tobą dzieli grafik, tak jak powiedziałaś, czy ona też jest spoza Bursz? Ona jest, znaczy ona mieszka w Bursz, natomiast drużyna jest absolutnie kosmopolityczna, ponieważ jest tam 2 ginekologów z Rumunii, 1 z Madagaskaru, i pediatra jest z Grecji. I jedyną rdzenną francuską jest oddziałowa. Także ekipa nieprawdopodobna, zderzenie kultur, które wychodzi przy nawet codziennych spotkaniach, jest źródłem wielu anegdot. Oni są wszyscy naprawdę niesamowicie ciepli i serdeczni. I to nie jest sztuczne, bo oczywiście można by było powiedzieć, że starali się, żeby mnie kupić, natomiast... No, pracują... I nadal jesteś zadowolona, prawda? Tak, bo to wychodzi i to poczucie takiej solidarności. Ja jestem, znaczy jest mi przykro to stwierdzić, ale ja za każdym razem jestem zaskoczona ich serdecznością albo otwartością. Miałam kilka już tak zwanych code rouge, czyli pilnych wezwań na blok porodowy lub na oddział noworodkowy, bo coś się dzieje strasznego z dzieckiem. I pamiętam mój pierwszy code rouge, to była niedziela przed 4 nad ranem. Taki telefon zawsze wyrywa z butów. I oczywiście poleciałam na wezwanie. Na miejscu zastałam oczywiście dziecko, dwie położne, ale na miejscu również czekał na mnie ginekolog, który wcale nie musiał tam być, bo jego robota już się skończyła. Natomiast on tam został, żeby mnie wesprzeć. Po prostu samą swoją osobą. Jeżeli coś trzeba było przynieść, podać, nie ma sprawy, ale on nie uczestniczył w reanimacji, no bo to nie jego dziedzina. Ale to było niezwykłe, że on tak późną nocą, wczesnym rankiem, on został. I co było wspaniałe, ja mu potem chyba setki razy dziękowałam, bo dla mnie to było niesamowite. Pierwszy kod róż, późno w nocy, cudzoziemka na dyżurze, a on został. Ja mu potem podziękowałam, już tak bardzo formalnie, osobiście, a on, ale Aleksandra, o czym ty mówisz? Przecież jesteśmy ekipą. Te słowa do tej pory wywołują we mnie dreszcze, bo dla niego to było takie normalne, a dla mnie nie. To było, wcale nie musiał.
a chciał. No więc jeżeli ktoś tak mnie traktuje i to się pojawiło, powtarzało jeszcze przy kolejnych kodwórz, to za każdym razem mam łezkę wokół, jak oni mnie fajnie traktują. I przy drugim razie już było o wiele trudniej, znaczy dłuższa była reanimacja, a on został, absolutnie był przez przypadek, ten sam ginekolog, przez przypadek pojawił się po prostu na bloku porodowym, bo wcześniej rodziła inna kobieta, i on został, i wtedy, kiedy ja zajmowałam się dzieckiem, on informował na bieżąco rodziców. Też wcale nie musiał, a wiedział, że to naprawdę mnie odciąży, ulży rodzicom i sprosta ich oczekiwaniom, ale i trochę wyciszy ich emocje, a wcale nie musiał. I kiedy znowu mu podziękowałam, że to jest niezwykłe, co on robi, on mi powiedział: Aleksandra, ale jesteśmy ekipą, jeżeli nie będziemy się wspierać, to oddział padnie. No takie proste słowa, ale mnie do tej pory wzruszają. Ja mam znowu ciarki na plecach, bo no, to jest naprawdę świetna ekipa. Zebraliśmy się po prostu z całej Europy i jakoś tak od razu kliknęło. A ja ich uwielbiam. Uwielbiam, naprawdę, są cudowni. Ja widać, że się mi Mortka śmieje, ale no, z takimi ludźmi nie pracować. No więc ja już nie szukałam dalej. No, bo... Po dwóch tygodniach w Polsce z radością wracasz do Burzy. Tak, o Jezu, tak. Oczywiście z radością wracam do domu, do rodziny, ale potem już mnie ciągnie, już bym coś porobiła. Także poorganizowałam sobie tak życie, że za każdym razem z podnieceniem wracam do domu, bo muszę przyznać, że ja już mam dwa domy. W Burz tak cudownie się urządziłam, oczywiście nie mam jeszcze mieszkania, bo ciągle zmieniam, bo szukam... Znaczy właśnie nie szukam, miałam problem ze znalezieniem odpowiedniego konta, ale tam, gdzie jestem, tam, gdzie są moje walizki, tam czuję, że jestem u siebie. No Burz jest przecudownym miasteczkiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie jest Burz dokładnie, to ja przygotowałam mapkę, bo może nie każdy zna dokładnie mapę Francji. Zaraz udostępnię i pokażę. To jest, sekundeczkę, tutaj. To jest centrum Doliny Loary. Ciekawe, czy zobaczę. Jest dokładnie środek Francji. Tam dosłownie jest chyba, nie wiem, kilkanaście kilometrów od geometrycznego centrum Francji. Także jak ktoś szuka, to po prostu strzela w środek Francji i jesteście już w Burz. I ja tam jestem. Tak, to jest... Środek, to jest centrum Doliny Loary, absolutny środek Francji. Niektórzy uważają, że jest to głęboka Francja, la France profonde, ale ja z tym się nie spotkałam. Nie czuję, żeby tam było jakieś zacofanie, ale przeurokliwe miejsce. Burz jest... piękna katedra, która jest na liście UNESCO, prawda? Świętego Stefana. Świętego Stefana z XII i XIII wieku jest powalająca, jest piękna, potrafi, o każdej porze dnia jest inaczej oświetlona, czy to przez słońce, czy sztuczne oświetlenie, i ona jest tak rozkosznie cudowna. Ja tam potrafię siąść, nawet w taką pluchę, jak jest w tej chwili, siąść na ławeczce i po prostu się w nią gapić i spozierać na te piękne perełki, te detale, tą ażurową koronkę. No nie, no ja tam jestem jak w niebie. To jest coś cudownego. Od jak dawna tam pracujesz? Od lipca. Od lipca. Pamiętam, jak przyjechałam w czerwcu na rekonesans, na właśnie ten trzydniowy rekonesans. Jak wyszłam, to był wtorek po południu, wyszłyśmy na miasto na zasadzie, żeby zobaczyć w ogóle, gdzie ja jadę. A tam absolutnie cisza. Może dwie osoby po całym mieście, po całym centrum gdzieś przeszły. Wszystko pozamykane, może jakiś jeden taki bar, taki szemrany, otwarty, nigdzie nie ma co zjeść, nie ma ludzi, nie, masakra. Proszę? Która była godzina? 17, 18, no nie było tak źle, nie mam pojęcia, czemu akurat wtedy to miasto było. To był moment, kiedy restauracje są zamknięte, no bo przecież już pora obiadowa się skończyła, a kolacyjna jeszcze nie zaczęła. To jest kolejny punkt, do którego się musiałam przyzwyczaić. Ale wtedy było absolutnie martwo. I my z rekruterką powiedzieliśmy, nie ma tu miejsca dla mnie. Natomiast na drugi dzień, dokładnie o tej samej porze, już zupełnie inaczej wyglądało to miasteczko. Nie mam pojęcia, co zawisiło się tam życie, nie wiem. Ale prawdopodobnie po prostu trafiłyśmy na tę porę przed otwarciem restauracji, stąd było martwo. Ale teraz tego już zupełnie nie widzę.
znaczy teraz, może do września, bo teraz już jest troszeczkę puściej z racji pandemii, ale też i końca sezonu turystycznego. Natomiast tam jest tak cudownie, średniowieczne, wąskie uliczki, wybrukowane, dookoła zabytkowe budynki, cudownie oświetlone. Burz słynie ze swoich błękitnych nocy, przy czym nie mam pojęcia, czy to jest też poza sezonem, gdzie normalnie na złoto są uliczki podświetlone, ale jest jeden trakt turystyczny wokół najważniejszych zabytkowych budynków, gdzie są oświetlone latarnie na niebiesko. Więc w nocy tworzy to cudowną atmosferę, to jest tak magicznie. I do tego jeszcze przez 2 dni w tygodniu osoby ubrane w stroje z epoki opowiadają przy danym budynku, opowiadają to o historii miasta. Tak, tak. I są wyświetlane instalacje przygotowane z niesamowitym pietyzmem, instalacje na budynkach, z podświetleniem, z muzyką, bajka. I tak po prostu jest co wieczór. No ja się tam czuję jak pączek w maśle. Coś pięknego. Ja właśnie taka myśl mi przyszła do głowy, że kurczę, tutaj my tu w Frankolubne chyba kiedyś sobie jakiś weekend w tym burz robimy. Ty przyjdziesz, gdybym nie przyszła, nam potowarzyszyć, bo jak jesteś ale z przyjemnością. Telefony, prawda? Ale no, kłopot jedyny jest taki, że no, ty jeździsz samochodem z Polski do Bursz na pewno, tak? Tak, tak. I w życiu nie sądziłam, że będę w stanie w ogóle przejechać więcej niż 500 kilometrów. Dla mnie podróż do Gdańska ze Śląska była wyczynem, a w tej chwili proszę cię, ja to zrobię w kilka godzin bez mrugnięcia okiem. Już się przyzwyczaiłam, chociaż przyznam, że w tej chwili pogoda nie pozwala jakoś tak odczuwać komfort z jazdy. Już jest to coraz trudniej, więc zastanawiam się, czy czasem nie będę latać samolotami, ale linie lotnicze też nie wiedzą, czy jednak wypuszczą jakieś samoloty, więc to jest strasznie niepewne. No właśnie, bezpiecznie ten, chyba jednak będzie. Paryża jest wprawdzie tylko 240 km do Burż, ale nie ma też we. W związku z czym trzeba jechać z Gare Austerlitz, który jest mniej znanym dworcem w Paryżu, ale trzeba jechać takim pociągiem pośpiesznym jakby, Intercity. W związku z czym zabiera to troszeczkę więcej czasu. No i jest ich mniej. Nawet przed pandemią były chyba, o ile się nie mylę, 4 dziennie. No to teraz, nie wiem, ciekawe, nie sprawdzałam, ile jest w tej chwili. No ale myślę, że z tym weekendem to poczekamy troszeczkę, może do wiosny, może się wszystko skończy wreszcie i będzie można coś takiego zrobić. Ale ja myślę, że tutaj nawet z dziewczyn, które są w Paryżu, znalazłyby się takie, które miałyby ochotę na weekend w Burż. I zapraszam serdecznie. Oczywiście, tak. Znaczy do mnie jest z każdego miejsca we Francji tak samo blisko. Jestem w centrum, więc ja zapraszam. Nie, to jeśli prawda. Macie ochotę na spotkanie w urokliwym, średniowiecznym miasteczku, gdzie każdy kąt niesie za sobą jakąś tajemnicę i jest tak piękny. Ja no, katedrze zrobiłam chyba jakieś 800 zdjęć. Ale ja mam hopla na punkcie gotyckich katedr i gargulców, więc no dobra, ja mam śmierć. Ale Renatka z Paryża pyta, czy tam też jest godzina policyjna. Chyba nie ma, nie? Ja akurat wyjechałam... Metropolii. 14 metropolii, o ile się nie mylę. Burż do niej nie należy. Ja wyjechałam jak jeszcze przed ogłoszeniem godziny policyjnej. Burż, gdy wyjeżdżałam, było w strefie zielonej. Więc my jesteśmy dość bezpieczni, ale przyznam, ja się tam czuję bezpiecznie, dlatego że ja wszyscy ludzie, których mijam, mają maseczki. Tam nikt z tym nie dyskutuje, oczywiście zawsze się znajdzie jakiś oszołom, ale ludzie szanują te zalecenia i wszyscy chodzą po ulicach w maseczkach. Jest okej. No jeżeli to jest strefa zielona, to tym bardziej można się czuć pewnie, prawda? Słuchaj, tak. Zobacz, co Halinka napisała. Że dzisiaj jest święto patrona służby zdrowia świętego Łukasza. Więc życzymy sobie ci, Aleksandro, nieskomplikowanych małych i dużych pacjentów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I oby wszystkie interwencje kończyły się zawsze pozytywnie, bo niestety wiadomo, w życiu różnie bywa, nie zawsze każda interwencja i każdy kot husz, czyli wezwanie nagłe kończy się szczęśliwie. Tak, to jest duża odpowiedzialność i trochę loteria. Nigdy nie wiesz, w którym momencie będziesz w stanie do końca pomóc, czy może jednak w pewnym momencie odpuścić.
No ale to już jest temat na osobną dyskusję, tylko no, to też jest moje drugie hopla. To jest bardzo obszerny temat i taki dość poważny. Powiedzmy, że wiem coś na ten temat z autopsji. Czasami po prostu przyjeżdża się, kiedy już jest za późno. I ty akurat mówiąc, że jesteś wzywana, to na ogół mam na myśli, że to są osoby, które są pod obserwacją już w szpitalu, bo coś jest nie tak, prawda? Nie. Ja pracuję na oddziale noworodkowym, na położnictwie, więc tam są świeżorodki, czyli dzieci do trzeciej, czwartej doby. Z reguły statystyka jest taka, że jestem z reguły wzywana do tych najświeższych, których jeszcze nie zdążyłam zobaczyć, bo ja nie muszę być obecna przy każdym porodzie. I z reguły to są takie problemy. Natomiast zgubiłam wątek, wybacz, jestem gaduła. No, muszę być obecna przy każdej cesarce, bo jest to poród z gatunku podwyższonego ryzyka, ale podwórz zdecydowanie pojawia się u świeżorodków, których wcześniej nie zdążyłam zobaczyć, bo dopiero następnego dnia odbywam pierwsze badanie lekarskie, pierwszą wizytę. Tak. No. Nic, przypomniało mi się coś, nie lepiej. Wróćmy do tematów weselszych. Twoja nauka języka francuskiego i twoje przygody, mam zamiar je pokazywać na vlogu, który na twoim kanale YouTube. Tam już jest kilka filmików, które moim zdaniem masz niesamowite poczucie humoru. Mogłabyś być niemalże satyryczką. Takie, no, ja niestety zatraciłam po 30 latach już tą świeżość spojrzenia na różne dziwactwa francuskie, bo po prostu już się do nich przyzwyczaiłam, ja sfrancuziłam się z tego punktu widzenia, więc tym bardziej wielką przyjemnością je oglądam i myślę, że ja podałam w wydarzeniu link do twojego kanału YouTube, ale przypomnij, jak się nazywa twój kanał? Kanał dopiero niedawno powstał i to tak naprawdę dzięki tobie, ponieważ nosiłam się już z tą myślą dość długo, no tak, jesteś matką chrzestną tego przedsięwzięcia, dlatego że wiedziałam, że jeżeli na bieżąco nie będę spisywać lub nagrywać swoich wspomnień, to one przelecą. Ty się sfrancuziłaś, już nie widzisz tego zderzenia kultur, tych anegdot, tych ciekawostek lub absurdów. Bo trochę ich jest. Ja bardzo żałuję, że nie było internetu, kiedy ja tu przyjechałam, bo podejrzewam, że też bym zrobiła taki kanał, jaki ty w tej chwili robisz. Ale wiesz, 30 lat temu internet był dopiero w powijakach. Także. No więc pomyślałam, że. Właśnie, ja też już zauważyłam, bo filmiki, które w tej chwili załadowałam, nagrywałam na samym początku, w lipcu. I ja o niektórych rzeczach już zapomniałam, bo one już dla mnie są takie, okej, przeszłam nad tym do porządku dziennego, a dzięki tobie uznałam, że albo teraz, albo nigdy. No więc spróbowałam wykorzystać tę szansę, a tak samo jak wtedy, kiedy odebrałam telefon z znienacka, wyznaję zasadę, że nie należy marnować szans, bo najbardziej boli, jak zmarnujesz jakąś szansę, a to absolutnie nie jest w moim stylu. No właśnie, można się pomylić, można popełnić jakieś błędy, to coś będzie niezbyt, ja teraz jak wiesz, oglądam. Ale przynajmniej spróbujesz. Właśnie o to chodzi. Jak swoje pierwsze wpisy z bloga oglądam z 2012-2013 roku, to mówię, o Boże, co za poruta. Ale po prostu wtedy to było najlepsze, co mogłam zrobić. Takie były warunki, nie było. Teraz to ja mam porównanie z tym, jakie mamy środki, ale wtedy nie było takich środków. Jeszcze nie było takich smartfonów wypasionych, żeby wszystko robiły. Także traktuję to jako archiwum. I jestem pewna, że twój kanał będzie się cieszył dużym sukcesem, jeśli tylko rozpowszechnimy wśród wszystkich osób nazwę. Także. Już powiem. Jest to z pamiętnika Madame Docteur. Nazwa wzięła się stąd, iż tak jestem tytułowana w rozmowach czy z pacjentami, czy z administracją. Jest to dla mnie tak nieprawdopodobnie łechcące. Nie doktores? Nie, nikt do mnie doktores nie powiedział. Owszem, słyszę bardzo często. Nie powiedziały doktores? Nie, nikt. Nikt nie jest tak
formalny i tak porządny, ale gdy wchodzę na salę pacjentów, to słyszę bonjour docteur, merci docteur, au revoir docteur. To jest tak cudowne, to jest sama melodia tego zwrotu już jest rozkoszna, a drugim bonusem, znaczy drugim z tysiąca bonusów jest to, że zwracają się do mnie per Alexandra, docteur Alexandra, madame Alexandra. Sama melodia powoduje, że ja się tak, jak pączek masz. To jest strasznie miłe. To są takie perełki, które naprawdę uprzyjemniają ci dzień. No więc bonjourny, doktor. No i tak zostało. Zobacz, Renata Bram z Paryża napisała cudowny pomysł. To na pewno odnośnie tego weekendu. Bo Renata to też jest nomadka i ciągle się włóczy gdzieś. Ostatnio była w Amsterdamie, przedtem była jeszcze gdzieś nad morzem, jeszcze tak, że co drugi weekend gdzieś wybywa. Cudownie, niech tylko pandemia trochę popuści, pogoda niech się zrobi ładniejsza, bo w tej chwili jest paskudnie, zarówno u mnie, jak i w burz. Ja zapraszam, bo to... No, jak będziemy planować jakiś wyjazd, to przede wszystkim zapytamy cię o twój grafik, żeby wiedzieć, kiedy... Ale grafik jest zaplanowany już z góry, więc spokojnie, nie jest to problemem. Natomiast naprawdę nie będę musiała się jakoś wiele starać, byście spędziły tam piękny czas, bo burz robi swoje. To bez wustań. Natomiast wracając jeszcze do nazwy kanału, no, zrobiłam kiedyś ankietę na swojej stronie na Facebooku. Madame Doktor akurat nie otrzymała jakoś najwięcej lajków, ale najbardziej mi się to podobało, taki w punkt, bo było jeszcze ze stetoskopem i bagietką, z mini przez świat, bo ze swoim ukochanym samochodem rzeczywiście zwiedziłam trochę, ponieważ ja już chyba 10 razy od końca czerwca jeździłam w tej z powrotem, więc mogę się nazywać starym wegą, ale Madame Doktor jest tak w punkt, więc zapraszam Was serdecznie na moją stronę z pamiętnika Madame Doktor. Na razie tam są strasznie amatorskie filmiki, ale wierzę, że się poprawię i wymyślę. Ja Ci już jedną rzecz podpowiedziałam. Dziękuję bardzo. No od starego, starej wagi. Od eksperta. Ja sama się dopiero uczę filmiki składać, bo wiesz, że ja tutaj stara wyga, to ja mogę być określana już, jeśli chodzi o live'y, ale wcale nie jeśli chodzi o filmik. Ja dopiero byłam na warsztatach u Agnieszki Korzeniewskiej, która była pierwszą osobą, jaką zaprosiłam do tego cyklu. Jestem frankowna tutaj w grupie i to ona zrobiła warsztaty w Brukseli. Było nas 5 kursantek i na żywo uczyłyśmy się co, jak robić, także to są takie, akurat miałam parę minut w podróży, zrobiłam pierwszy filmik, wrzuciłam dzisiaj na swój profil, ale będę dalej próbować. Także... Ale jak to cieszy, jak poznajesz coraz więcej tajników tej przygody i to jest naprawdę fajne, więc ja wiem, że moje pierwsze filmiki są strasznie, znaczy pierwszy, to widać różnicę, musiałam zacząć nagrywać jakiś taki wstęp, zrobić taki dzień dobry i w ogóle kim jestem i jaki mam pomysł na ten kanał. Ale ten pierwszy filmik wcale nie był, on był chyba ostatni kręcony, bo siedziałam grzecznie, schludnie i próbowałam zaprosić na mój kanał. Natomiast drugi filmik, i widać absolutnie tą różnicę, drugi filmik był kręcony na żywo, kiedy ja byłam podminowana, nakręcona i w ogóle podekscytowana i widać tę różnicę. Tak naprawdę przy tym pierwszym filmiku ja jestem strasznie, sama siebie ograniczyłam i jestem taka schludna. Także przebolejcie pierwszy filmik, żeby mniej więcej widzieć coś na kanale, a zabawa zaczyna się od drugiego. Tutaj kto to pisze? Renatka napisała, widziałam twój filmik. A nie, to ona o moim filmiku mówi, ten, który widziała. Halika napisała, Ola, super, Madame Doktor. Renata jeszcze napisała, kojarzy mi się z pamiętnika młodej lekarki Kabaret Elita. Tak. To było świadome nawiązanie. Oczywiście, że tak. Jak ktoś chce mi przygadać, to jeszcze było przed kanałem, jak ktoś chce mi przygadać, to oczywiście z pamiętnika mojej doktorki. Uwielbiałam ten cykl. Na początku oczywiście go nie rozumiałam, dopiero później, kiedy już wdrożyłam się w ten zawód, to widziałam absurdy tych skeczy. Tak, to jest nawiązanie, bo
Bo tak rzeczywiście jest. Na bieżąco mniej więcej staram się dokumentować, co się działo. Mam też filmik, którego jeszcze nie opublikowałam, bo trzeba go przyciąć, obciąć, oszlifować, podrasować, oświetlenie fatalne. To takie bzdurki, które rzeczywiście opóźniają edycję, znaczy opóźniają publikację filmików. Pierwszego dnia, kiedy byłam przerażona, zestresowana, Boże, cudzoziemka, ja jeszcze nie znam języka, z czym do ludzi, a jeżeli... No dobra, napomknę tylko, ale napomknę po to tylko, żeby nie spalić późniejszego wystąpienia. Pierwszego dnia przerażona, zestresowana, ze skręconym żołądkiem, przecież ja nie jestem od wczoraj lekarzem, ale to jednak było coś nowego i po francusku. Wyuczona na bieżąco reanimacji noworodka, resuscytacji, cywnikowanie naczyń tępowinowych, no rzeczy, które po prostu są nieprawdopodobnie sophisticated, ale zapomniałam o jednym. Nie powtórzam słownictwa odpowiedniego dla pediatry i badam pacjenta, noworodka, który 2 godziny temu przyszedł na świat. Mamy przy tym nie było, bo mama się kąpała, więc został ojciec, więc będzie łatwiej, ojciec nie będzie pytał, bo się i tak na tym nie zna, więc on nie zada pytania, więc ja szybciutko zbadałam pacjenta i ja mówię, tu wybijam. Najprościej powiedzieć, bo nie będę musiała mówić po kolei, używać słownictwa, którego nie do końca mam w jednym palcu, który mam nie do końca w jednym palcu, a pan mnie zapytał o siusiaka. Przy czym ja byłam tak zestresowana, że on zadał pytanie, że ja nie usłyszałam kluczowego słowa, ale widziałam, o co chodzi, bo pan pokazał. Ależ nie, żadnego nie ma problemu. Oczywiście jeszcze raz sprawdziłam, powiedziałam ojcu, że wszystko jest w porządku. A on na to, a jak należy go pielęgnować, bo ze starszym bratem mieliśmy problem. I w tym momencie padłam, ponieważ oczywiście, że znam odpowiedź na to pytanie, tylko zapomniałam kluczowe słowo. Siusiak. Jak jest siusiak po francusku? No i leżę. Przygotowałam się z każdej możliwej techniki, procedury i Bóg wie czego jeszcze. Ale nie wiedziałam, jak jest siusiak. Poległam. No ostatecznie powiedziałam, no ten truc. Truc to jest słowo klucz, które otwiera wszystkie wrota. Ale o matko. Dobra, wracam do swojego mieszkania i pytam mojej właścicielki, przecudownej Ellen, która ma 60 parę lat i umówmy się, ona na pewno zna słownictwo. Jak jest siusiak po francusku? Nie mam pojęcia. Jak nie masz pojęcia? Jesteś francuską, na Boga. Jak wy to nazywacie? A ona mi podała... Nie znała słowa Zizi? Nie. Nie, widocznie nie było jej po drodze. Miała tylko córkę. Ale znała inne określenia. Albo nie domyślała się, że o to pytasz akurat. Że o takie domyślała słowo... się. Domyślała się, dlatego że ona podała kilka innych określeń, które ja już znałam, ale one były absolutnie nieodpowiednie do pediatry. Tak, mogłyby być albo bardziej wulgarne, albo takie bardzo poważne, naukowe. Dokładnie, ale żaden nie był odpowiedni. I na Boga, ja muszę to znać, jestem pediatrą, ja tym będę operować tymi słowami non-stop. I w końcu ona mówi, wiesz co, ja napiszę do swojej córki, ona będzie wiedzieć. Tylko jak, czego szukamy, jakiego słowa? I ona nagle... Podam akurat medyczne sformułowanie, więc uważam, że to nie będzie ani wulgarne, ani nieodpowiednie. No to napiszę, jak jest mały penis. Najbardziej uniwersalne słowo świata. No wystarczył penis, ale ja nazwałam go trykiem. Natomiast tak, teraz już wiem, że ZZ i ZZ. Ale się z tego nie przygotowałam pierwszego dnia. Na drugi wiesz, dzień... Już... Takie ciastka, coś ja kiedyś je kupiłam nad morzem. Który się, czy cukierki, już nie pamiętam, coś tam było ze Z właśnie. Tak to specjalnie, tak się nazywają. No. Ciekawe. Tak, kiedyś szukam, no bo już nie pamiętam w tej chwili, gdzie to dokładnie było, bo byłam tam przejazdem, ale odszukam to, bo to było. No. Tutaj patrzę jeszcze, czy ktoś do nas dołączył, bo widziałam, że w pewnym momencie była też Basia z Brukseli. Chciałam cię zapytać, jak to jest tak na co dzień z tymi, no, z takimi rzeczami, które cię dziwią. No, bo wspomniałaś już o tym, o godzinach otwarcia różnych miejsc, prawda? Kiedyś rozmawiałyśmy, mówiłaś o twoim pierwszym śniadaniu. Gdybyś mogła przypomnieć, jak to było.
Znaczy nie wiem, czy to jest akurat ta historia. Miałam straszny problem, żeby się wbić w pory posiłków francuskich. Oczywiście, jeśli trafisz między wrony, musisz krakać agiony. I naprawdę bardzo chciałam być jeszcze bardziej francuska od Francuzów, więc będę się tego trzymać. No oczywiście chyba jakieś 3 tygodnie zajęło mi kliknięcie w tą porę obiadu, ponieważ to w ogóle nie jest pora, kiedy ja jem. To było trudne, dlatego że rano nie zawsze mam czas, znaczy teraz mam czas, w burzy odpoczywam, bo bardzo późno zaczynam pracę, dopiero o 10, więc to jest zgodne z moim biorytmem, jest okej, okay. Także pączek w maśle, słowo, zwrot przewodni, ale wielokrotnie zapominałam, żeby coś zjeść wtedy, kiedy będą restauracje lub cały świat w tym momencie je, bo przepadniesz, bo potem zostaje ci tylko bagietka lub ekler. Notabene polecam wam serdecznie eklery kawowe. I Jezu, zgłupiałam na ich punkcie. One są w każdej chwili bardzo dobre. Strasznie, no, niesamowicie kaloryczne, ale ten jeden ekler kawowy na tydzień. Odlot. Moim ulubionym takim deserem było, jak przyjechałam do Francji, był crème brûlée. Jak odkryłam crème brûlée, słuchaj, ja po prostu zakochałam się do tego stopnia, że ja chyba jadłam co drugi dzień crème brûlée przez pierwszy miesiąc od tego, bo nie od razu odkryłam. To po jakimś czasie dopiero zjadłam pierwsze crème brûlée, ale co drugi dzień musiałam jeść. Po prostu zakochałam się. Do tej pory bardzo lubię, choć nie służy, ale to jest nadal mój ulubiony deser francuski. No to ja niedawno odkryłam albo przeżyłam najlepszy deser, jaki kiedykolwiek dane mi było jeść w życiu. No to był absolutny obłęd w ciapki. W burz i dziewczyny, muszę o tym pamiętać, znaczy, przypomnijcie mi o tym, kiedy się spotkamy. W burz jest... Bo tu wracając jeszcze szybko do Zizi. Zizi to jest ciusiak. Zizi to ciusiak. ZZ to jest właśnie drugie określenie, te dwa są, po prostu to samo określają. A nie, to nie jest siusia. Aha, w Polsce akurat brakuje określeń na rządy płciowe, to strasznie brzydko brzmi, a we Francji jest Zizi i ZZ, jest kip. I cudownie. Burz jest restauracja Gargouille. No więc już wiadomo, że ja tam na pewno pójdę i tam zjadłam najlepszy deser świata, tiramisu malinowe, ale on był tak skonstruowany, ja mam w tej chwili ślinotok, on był tak skonstruowany, że tam wszystko było tak przemyślane i tak cudownie się komponowało razem. Och, marzę o tym, żeby wrócić tam i zjeść ten deser. Gargouille. Chociaż tiramisu nie jest francuskim, typowo francuskim. Chociaż, to znaczy, pochodzi z Włoch, ale się tak rozpowszechniło, że w tej chwili w większości cukierni można kupić i restauracje też mają. Ja ostatnio, ktoś mi polecił znajomych, pewną restaurację włoską, tu niedaleko Moulin Rouge, więc jeżeli ktoś ma ochotę na cudowną pizzę, cudowne sałatki, cudowne desery włoskie, to mam adres. Jakby to. Napisane. Ale a propos jedzenia, przyznam, że to było dla mnie zaskakujące. Spodziewałam się jako frankofilka, że urzeknie mnie francuskie jedzenie. No przyznam, że mam problem, żeby znaleźć coś, co mnie urzeka. Ale może mało szukam. Nie szukałam też sklepów z żywnością organiczną, która może by uratowała honor Francji, ale jestem wegetarianką, więc rzeczywiście w samym centrum Francji znaleźć coś wegetariańskiego jest trudno. Jest szeroki wybór mięsnych dań i oni rzeczywiście w tym się specjalizują, ale wegetariańskich... No właśnie chciałam powiedzieć, że ta tradycjonalna kuchnia francuska, no... Jednak są albo ryby, albo mięsa. Tak. Albo ale po ryby do Brytanii, po mięsa na centrum Francji, a mnie tam nie podoba absolutnie, jeśli chodzi o mięso. Ale szukam. W razie czego zostają eklery kawowe i tiramisu. Nie umrę. I crème brûlée. Tak, i crème brûlée. Też polecam jak najbardziej. Oczywiście, jak jeszcze tak stukasz w skorupkę i ona wtedy wydaje taki cudowny dźwięk. Och, i zapraszam. Wina. Powiedz mi, czy masz jakieś ulubione wina francuskie? Bo na pewno już próbowałaś. No oczywiście, poza godzinami moich dyżurów.
Tak, niedaleko Bourges jest miasteczko Sancerre. Nazywane jest Zielonym Mont Saint-Michel, dlatego że ni stąd, ni zowąd na obszarze ogromnej równiny nagle ujawnia się wzgórze pokryte winnicami, a na czubku tego wzgórza jest zameczek. To naprawdę wygląda jak wyrwane z kontekstu, dokładnie tak jak Mont Saint-Michel. I tam akurat nie dane mi było pić dobrego wina, źle trafiłam, ale po powrocie do Bourges kupiłam sobie ale Boże, zapomnę teraz, któryś z lekkich, wytrawnych win Sancerre. Sancerre ma też, jeśli dobrze pamiętam, chyba półsłodkie, ale bez przesady. Ale to bardzo ciekawe. To są które się spożywa z foie gras. Właśnie Sancerre tak. Bardzo często się spożywa z foie gras, więc one muszą być takie półsłodkie. Tak, i akurat jest, niedawno wyszedł na Netflixie serial Emily in Paris i Emily in Paris, pardon, i tam pada hasło, Sancerre to jest wino do śniadania, według Francuzów. Nie wiem, zgłębię temat, ale no. Uwielbiam, a nie? Tak, podaję. No do śniadania, jeżeli śniadaniem, bo we Francji śniadaniem nazywa się lunch. Więc dokładnie to jest tak. Małe śniadanie, czyli małe śniadanie o świcie, to 9 na przykład, czyli croissant, jakaś kawa, a potem jest śniadanie takie prawidłowe, około 12, 13, więc do tego śniadania jak najbardziej. I wtedy pijesz wino, dokładnie. Natomiast pokochałam, przy czym zabił mnie, jestem przekonana, że to wino francuskie, zakochana jestem w Sauternach. Jest Sautern, przy czym nie sprawdziłam, muszę zerknąć na etykiecie, bo co za każdym razem przywożę kilka butelek. To jest wino słodkie, ale nie ciężkie, jest lekkie, rozkoszuje się nim. No też jest podejrzane właśnie z foie gras. Nie, te wina to są bardzo, bardzo takie. To jeżeli ty lubisz takie wina, to na pewno też posmakowałoby ci Miska de Rivesalt, który jest produkowany w tej regionie, skąd chodzi mój mąż i gdzie ma winnicę. Dlatego, że to jest wino, które również można pić z foie gras, więc jest podobne w smaku, znaczy bukiet ma taki bardzo podobny. To przy najbliższej okazji, jak się kiedyś spotkamy, to ci przywiozę. Zakładam, że w maju, kiedy się to szaleństwo skończy, ale pewnie. Sprawia mi, za każdym razem, kiedy jestem w Bourges, postanowiłam sobie, że sprawdzam nowe wino i nowy ser. Po to, żeby nadgonić no, zaległości. Kochana, to możesz tam, masz na parę lat roboty. Tak, ale sprawia mi to przyjemność odkrywania tych smaków. Ale jeszcze się w serach na przykład nie poślizgnęłam. Może być może trochę zachowawczo podchodzę do ich próbowania. No, ale jak napiłam się raz Sauternes, to teraz jest mi ciężko spróbować czegoś innego, bo rzeczywiście polecam dla kogoś, kto lubi słodkie wina, ale nie ciężkie, lekkie, schłodzone. No, oczywiście. Teraz tak, jak to jest z tymi mieszkaniami? Jak ty widzisz te mieszkania? Bo już parę mieszkań wynajęłaś, miałaś okazję, więc kilka ich widziałaś. Jak to jest w ogóle z wynajmowaniem? Opowiedz o tym dossier, jak na uniwersytet. Trzeba składać. Jak na uniwersytet lub do pracy, to było niepojęte, dlatego że masz możliwość szukania mieszkania do wynajęcia albo przez stronę Le Bon Coin, ta była akurat najbardziej popularna, albo Airbnb, albo po znajomości. Na Airbnb jest bardzo drogo i to nie sprawdza się przy długoterminowych wynajmach, więc próbowałam przez stronę. Oczywiście jak sobie wymyśliłam, jakie mam kryteria, które mnie interesują, no to trochę podkręciłam piłkę i nie było łatwo coś znaleźć, ale znalazło się kilka ciekawych ogłoszeń, więc napisałam, a że użyłam słowa żenujące, wiem, przepraszam, ale zależało mi, ja generalnie w Polsce nigdy nie mówię dzień dobry, jestem lekarzem, no bo niby co to ma wnosić, ale we Francji podobno otwiera to kilka drzwi, a że ja byłam zdesperowana, przez wiele tygodni szukałam tych mieszkań, więc uznałam, że muszę zagrać wabank. I dzień dobry, jestem lekarzem i szukam tutaj mieszkania do wynajęcia i w ogóle jestem taka porządna. I czy oferta jest aktualna? A kobieta, no nie wiem,
na 2 miesiące to mi się nie opłaca, a poza tym, jeśli mam być w ogóle panią zainteresowana, to proszę przesłać swoje dossier. Jak kobieta mi coś takiego napisała, a ja wcześniej już kilka klamek pocałowałam, no nie, no to przegięcie. No, czy ja mam startować w konkursie na najlepszego najemcę? No oczywiście poprzali. No nie, 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 to troszeczkę no, uderzyło mnie dość mocno, i, ale co pani chce zawrzeć w dosie na miłość boską? Jestem lekarzem, pracuję tutaj przez pół miesiąca, nawet mniej pracowałam wówczas. Więc tak naprawdę ja tylko przez małą część miesiąca będę zajmować to mieszkanie, więc media też nie wchodzą jakieś do kiełkę. Naprawdę? No i kobieta się zastanawiała, no nie, jednak nie jestem najlepszą kandydatką. Niepojęte. No, potem się dowiedziałam, że to jest normalna rzecz, tak się wynajmuje mieszkanie we Francji, dlatego że prawo chroni nie wynajmującego, tylko najemcę, więc oni się bronią przed tym. Kiedy dostałam, w końcu znalazłam mieszkanko, mnie od razu kliknęło i o, cudowne, i dopiero teraz tam jadę, bo dopiero od listopada jest wolne, to jak ja przeczytałam umowę wynajmu, ile ona ma obostrzeń, ile ja muszę spełnić w ogóle warunków. No to jest po prostu śmiech na sali. I było nawet śmiesznie, dlatego że ja nie wszystko zrozumiałam dokładnie. No umówmy się, administracyjne czy prawnicze słownictwo jest mi absolutnie obce. I ja w pewnym momencie tam przeczytałam, że wynajmujący ma prawo odwiedzić mnie 5 razy w tygodniu, nawet 2 razy dziennie, bez zapowiedzi, i generalnie ja mam to podpisać. No to chyba pana pogięło. Przepraszam, ja rozumiem, że pan się boi, czy ja będę szanować pańskie mieszkanie. Ale wypraszam sobie, jestem dorosła i ponoszę odpowiedzialność za swoje czyny. I w ogóle absolutnie się na to nie zgadza. No i byłam taka wzburzona, jakim prawem on w ogóle tego ode mnie żądał. I porozmawiałam, przyjechałam do Burz, bo akurat tą umowę podpisywałam w Polsce zdalnie, i przyjechałam do Burz i rozmawiam z Francuzami, ja mówię, słuchajcie, no po prostu przegięcie, jak oni mnie mogą tak traktować, w ogóle co to ma znaczyć, że ktoś mi będzie wchodził do domu 2 razy dziennie przez 5 dni w tygodniu i tak po prostu bez zapowiedzi. Skandal! A tam było... Znaczy nie zrozumiałam jednego zwrotu. W razie wypowiedzenia właściciel ma prawo przyjść z kimś, oczywiście w tych ostatnich tygodniach. Pokazać temu nowemu najemcy, tak? Tak, bardzo pana przepraszam, nie zrozumiałam. Pardon, ale zanim ja przeprosiłam, no to minęło chyba jakieś tam 2 tygodnie, on wcześniej mi napisał, w porządku Aleksandra, rozumiem, oczywiście mam pełne zaufanie do pani. Nie musi pani tego podpisywać, ale żachnęłam się jak dumna Polka. Oj, coś się zawiesiłyśmy. Ja się muszę. Słuchaj, jeszcze tutaj mamy pytanko, bo już się powoli się zbliżamy ku końcowi. Jeszcze jest pytanie od Kalinki. Czy też tak dużo papierologii jest we francuskiej służbie zdrowia jak w polskiej? Świetne pytanie, bo ja w ogóle nie powiedziałam, jak mi się tam pracuje, to w ogóle temat na osobne spotkanie, ale nie, tam nie ma tyle papierologii. Oczywiście jest, trzeba wszystko udokumentować, natomiast wszystko robisz raz w komputerze i potem nie musisz drukować 50 razy z osobna, nie musisz raportować na 50 różnych papierkach, co jest po prostu udręką w Polsce, na zasadzie, bo być może ktoś będzie korzystał z tych danych, więc trzeba jeszcze sporządzić komuś tabelkę. Tu jak ktoś chce jakieś dane, to wyciągaj z systemu i mnie nic do tego, ja je tylko raz wprowadzam. Rozkosz. Nie ma wypełniania jakichś śmiesznych druków. To, co mnie uderzyło, to w ogóle to było dla mnie powalające, ponieważ ja zamierzałam otworzyć, i pewnie go otworzę, gabinet pediatryczny w Burz, ale chciałam poznać system opieki zdrowotnej, i więc pytam pediatrów, a słuchajcie, jeżeli ja chcę rozpoznać, podejrzewam u pacjenta astmę, to gdzie go mam wysłać, żeby mieć papierek, to teraz lekarze, którzy mnie oglądają, wiedzą o co chodzi, żeby mieć papierek jako podkładkę, że ja mogę tylko pacjenta rozpoznać astmę, ja go mogę potem prowadzić lekami przeciwastmatycznymi i on dostanie właściwą refundację. A oni tak na mnie patrzą, Aleksandra, o czym tu mówisz? No jesteś pediatrą, jesteś specjalistą, rozpoznajesz astmę, leczysz astmę. I w ogóle o co ci chodzi? No mnie szczena opadła, bo tak było wielokrotnie przy kolejnych pytaniach. Ja jestem specjalistą i ja nie muszę mieć podkładki innego specjalisty, bo NFZ nie uznaje pediatry jako specjalisty, więc ja muszę się posiłkować 50 tysiącami papierów i potem jeszcze dbać o refundację, i czy pacjent ma prawo do refundacji? No we Francji czegoś takiego nie ma, i to mnie uderzyło.
ja rozpoznaję, ja leczę, a pacjentowi ubezpieczalnia zwraca za leki. Odlot, to jest dla mnie raj, absolutny raj. Mam pełne prawo decydowania o leczeniu, chroni mnie tylko moje sumienie, w takiej kwestii, że muszę pracować zgodnie z wytycznymi, ze standardami, no to jest zrozumiałe. Ale nikt tam w ogóle nie dyskutuje ze zdaniem lekarza dotyczące leczenia. No nie, no ty jesteś specjalistą, to ty decydujesz. To jest uderzające. To było dla mnie takim szokiem kulturowym, absolutnie, gdzie, no dlaczego nas pytasz? Ty decydujesz, ty tu rządzisz. Cudownie, naprawdę tak, nie ma takich głupot, które muszę wypełniać, bo jakiś sobie urząd tam wymyślił. A to nie mówię tak dlatego, że za krótko tam pracuję, tylko rozmawiałam już z wieloma specjalistami, którzy od wielu lat tam pracują i Aleksandra, o czym ty mówisz? Gdzie ty szukasz w ogóle jakichś problemów? Ja nie szukam, ja się cieszę, że znalazłam rozwiązanie. Cudownie, cudownie. Czyli masz w planach ewentualnie otwarcie gabinetu pediatrycznego tam na miejscu, co by oznaczało, że będziesz zostawać tam na dłużej niż tylko 2 tygodnie. Nie mówię nic, nie mówię nie. Znaczy kręci mnie to, bo tęsknię już. Ewentualność, prawda? Jest taka ewentualność, znaczy wszyscy tam naciskają, bo pediatrów jest tam strasznie mało. Ja wiem, że, znaczy wszyscy mi mówią, że choćbym nie wiem jakim była pediatrą, to i tak będę miała grafik bardzo szybko zapełniony, bo jest bardzo duży popyt na pediatrę. Ale tęsknię już za tym i rzeczywiście tak się waham coraz mniej. Zobacz, co Juliana napisała, to ja z moimi astmatycznymi dziećmi jadę do Bourges. Zapraszam. Dodam, ale Juliana jest w Gdańsku, czy w Gdyni, już nie pamiętam, w Gdańsku. Tak na razie trójnie. Zapraszam. To tylko 1660 kilometrów. No tak. Nie, jestem zaskoczona pozytywnie tymi rozwiązaniami. Poszłam wypisać sobie pierwszą receptę, akurat trafiło, że to sobie wypisywałam i pytam 10 lekarzy, jak mam wypisać receptę. No kobieto, weź po prostu napisz i nie szukaj problemów. Nie psioczę na nasz system, ale ten, który jest moim rodzimym, jest trudny dla mnie do zaakceptowania albo do śledzenia na bieżąco, a tam po prostu piszesz receptę na wyślistku, nie potrzeba 10 tysięcy kodów, wypisuję recepty, więc wiem, ile to tutaj wymaga 50 tysięcy zabezpieczeń, a tam po prostu wypisujesz na karteczce receptę i wszyscy ją szanują i jeszcze nie słyszałam, skoro to działa, to znaczy, że nikt tego nie podważa, nikt nie znajduje dziury w tym systemie. No cudownie. Poszłam, kupiłam, ubezpieczalnia zwróci w ciągu tygodnia. Odlot. No, ten system mi strasznie odpowiada. Bardzo. Wiem, że jest trudno o lekarzy, stąd wzięli też cudzoziemkę, ale ten system jest o wiele lepszy niż polski. Wiesz co, ja tak bardzo jakby przyzwyczaiłam się do niego. W zasadzie to nie pamiętam nawet, jak działa system polski, dlatego że chodziłam do lekarza, kiedy byłam młoda, no to byłam zdrowa, nie miałam potrzeby, także moje dzieci urodziły się już we Francji i jakby nie mam porównania. Wiem, że oczywiście są też i tacy, którzy narzekają na system francuski, ale narzekają głównie na brak lekarzy w niektórych regionach. Oczywiście, iż najbardziej brakuje jest internistów, brak. Dlatego, że interniści, szczególnie ci, którzy są w regionach wiejskich, mają bardzo dużo pracy, to nie jest łatwa praca, oni bardzo dobrze zarabiają, ale no, to jest praca, która się wiąże z tym, że ty jesteś tam na każde zawołanie i po prostu no, nie wyrzucisz, jeżeli jesteś jedynym lekarzem w okolicy, to nie wyrzucisz chorych z gabinetu, proszę iść do innych lekarzy, bo ich nie ma po prostu. Także bardzo często są to osoby, które wahają się, żeby się zainstalować na stałe właśnie na wsi, czy w tych mniejszych miejscowościach, ze względu na nawał pracy. Tak, ale to się wiąże też z drugą stroną medalu, gdzie naprawdę możesz przebierać w ofertach, możesz sobie wybrać miejsce. Nie, ja mówię tutaj rozumiem cię. Po reportaży, które widziałam w telewizji, gdzie właśnie pewne regiony oferują super warunki dla lekarzy, żeby tylko ich przyciągnąć.
Dlatego, że po prostu chcą mieć, no w wypadku internistów, chcą mieć po prostu lekarza na miejscu. Więc dajemy mieszkanie i dobrą pensję i wszystko, co... I ogromne premie, bo widziałam, co proponują lekarzom rodzinnym lub pediatrom do gabinetu, to w ogóle niepojęte kwoty, niewyobrażalne. Po to tylko, żeby cię tam zatrzymać. I to jest naprawdę fajne. Właśnie o, to jest coś, co mnie, myślę, że może tym zakończymy, to co mnie uderzyło. W Polsce, we Francji to oni zabiegają, by lekarz zainteresował się ich ofertą. Oni przed za każdym razem czerwony dywan rozwijali, byleby tylko przykuć moją uwagę i siebie sprzedać. O, w Polsce jest absolutnie odwrotnie i to czule łechce moją próżność, natomiast to, co było uderzające, to dyrektor szpitala nie jest alfą i omegą i wrocznią i generalnie masakra, tylko jest moim partnerem. On jest takim dobrym gospodarzem, który ma czuwać, żeby wszyscy byli na swoich miejscach, wypełniali swoje obowiązki i żeby ta maszyna działała. I to jest takie duże zderzenie kulturowe dla mnie. Te czerwone dywany, no fajne. Nie śmieję się, ale to było uderzające. To sprawia, że jesteś zainteresowany ofertą. I ja w ogóle przyjechałam do Francji po tym, znaczy zdecydowałam, że dobra, na pewno już jadę, po webinarze z gastroenterologiem, który wyjechał 2 lata temu na północ Francji i zadałam mu pytanie, czy jest coś, czego żałuję? Oczywiście, że odpowiedział, że tak późno wyjechałem. Mogłem zrobić to o wiele wcześniej. I on już wie, że nie wraca. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Czy istnieje jakieś, nie wiem, grupa na Facebooku, czy stowarzyszenie lekarzy polskich we Francji? Bo czasami są takie stowarzyszenia, na przykład architektów polskich we Francji, inżynierów, ale lekarzy? Nie szukałam. Znaczy szukałam na Facebooku chyba podobnych tagów, ale nie. Czy sugerujesz, że powinnam założyć? Na Facebooku być może, jeżeli znasz polskich lekarzy we Francji, to na Facebooku tak, ale bardziej miałam na myśli takie oficjalne organizacje, bo wiem, że inne zawody mają takie stowarzyszenia właśnie, gdzie się wspierają, wymieniają doświadczeniami, więc być może to istnieje, sprawdź, czy już istnieje, a jak nie, no to zależy, ile osób znasz, dużo znasz lekarzy polskich? Niewiele, ale ja dopiero zaczęłam. Także myślę, że spokojnie. Jestem pewna, że ich jest sporo. Tak, rekruterki by ci mogły pomóc, żeby nawiązać kontakt. Ale to jest świetny pomysł, bo trochę tych rekruterów już znam, więc tak, rzeczywiście, to jest świetny pomysł, żeby poszukać. Słuchaj, doktor Olu, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bo godzina minęła, także na dziś zakończymy. Jestem naprawdę pod wrażeniem twoich opowieści, bo to tak powiew świeżości, że tak powiem, dla kogoś, kto tutaj już jest od tylu lat. Cieszę się, że ci się tam tak podoba. Nigdy nie byłam w Bursz, więc masz jak w banku, że do ciebie w przyszłym roku najpóźniej przyjedziemy, bo ja czuję, że tutaj już Renatka też ostrzy, chciałam powiedzieć zęby, ale może nie zęby. No. Pazurki. Pazurki na bilet, no. Także coś zorganizujemy, a póki co dziękuję wszystkim, którzy byli tutaj na żywo i tym, którzy będą oglądać to z powtórki, za obecność i za to, że dotrwali do samego końca. Ja oczywiście zgram to nagranie i przekażę ci jutro, będziesz mogła je opublikować, jeżeli zechcesz. A na dzisiaj życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Ja również bardzo dziękuję. Bizu. Na razie. Pa.